Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Forest Ranger Simulator. No i proszę Państwa, poranek, ja już tutaj ptaszki nakarmiłem przed momentem. I słuchajcie, co dzisiaj bym chciał wykonać i o czym chciałbym Państwa poinformować, no to może na pierwszy ogień skoczmy tutaj z tematem planów. Podjedźmy sobie, słuchajcie, tam, gdzie było dużo tych elektrośmieci, ponieważ skoro mamy samochód, to możemy ogarnąć temat zbioru tych śmieci tak, żeby można było część sprzedać, no część oczywiście wyrzucić i tak dalej. I to jest pierwszy punkt programu, natomiast kolejna jakby informacja. No, ze względu na fakt, iż jest to no już odcinek 10, powiedzmy, tego tytułu, tej gry u nas na kanale, no, że są już to rzeczy, można powiedzieć, takie powtarzalne, no bo wiadomo, no trzeba tutaj te śmieci sprzątać i tak dalej, to zróbmy tak, że to będzie ostatni odcinek tej gry u nas, tak? Natomiast no, zobaczymy, jak gra będzie się rozwijać. Jeżeli tam będą dodawane nowe rzeczy, to będziemy robili takie, można powiedzieć, no, aktualizacje tego, tak? Czyli co zostało dodane i tak dalej, i tak dalej. Bo nie ma sensu non-stop pokazywać tego samego w mojej ocenie, natomiast no, jeżeli będzie coś nowego, to jak najbardziej. Tak, jak widzimy, mamy tutaj dużo elektrośmieci. Więc wrzucimy sobie to tutaj. O, żeś się ustawił. Zobaczymy, co damy radę. Bo tego do wora to się raczej nie da wrzucić, tak? No sprawdźmy, bo może... Nie, no nie da się. Ale tutaj mamy głośnik, on też może być wystawiony, oczywiście. To było, co to jest? A, telewizorek, to telewizorek nie, ale te głośniki jak najbardziej tak. No tutaj to byśmy się mogli... obłowić. O, jak będę tak tym rzucał, to już nikt tego nie kupi. Nie, no oczywiście żart. Nie wiem, czy... Czekajcie, a to... O, to można... To można wrzucić. Tego nie można. Czyli wrzucać do wora można tam, gdzie jest jedna łapka. Natomiast tam, gdzie dwie, no to już... To już nie damy rady. Czy ja bym gdzieś tu jedną łapkę jeszcze miał... No ciekawe. Te telewizorki, to z tego co pamiętam, one ich się nie dało sprzedać. Ich się nie dało sprzedać, więc będziemy musieli coś tutaj wykminić, tak żeby... Chociaż nie, zaraz, no bo tego to nie testowałem. Tych się raczej nie dało sprzedać. No dobra, będziemy patrzyli. Co się tam da, to się da. Czego się nie da, no to wywalimy. Natomiast na razie ładujemy. Oj, no blisko było. Tutaj jakiś taki, kurczę, equalizer, cholera wie co to jest. No to były takie, nie wiem czy Państwo pamiętacie, nie wiem czy one jeszcze są sprzedawane, chyba nawet są. Takie wieże stereo składane z modułów, nie? I właśnie taki jeden moduł, pamiętam, to zazwyczaj to był equalizer. No całkiem fajne czasy. Dobra, to można do wora. O, już jestem przeciążony. No pięknie. No dobrze, ale ładujemy dalej te klamoty wszystkie. Tak, żeby wiadomo, no, wziąć jak najwięcej. Później sobie pojedziemy rozładować to badziewie i posprzedawać to, co się da. Jakiś gramofon, proszę bardzo. Elegancko. O, i głośnik mi spadł. Czyli się jednak chłopaczyna nie utrzymał. No, zaraz go tutaj spróbujemy ulokować. Jeszcze raz. No nie wiem, czy to wystarczy, czy nie wystarczy. Jak na razie, nie? No możemy z tym podjechać, zobaczmy.
Tutaj dobrze, słuchajcie, że to nie wypada z tego samochodu podczas jazdy, bo tak na dobrą sprawę, no ja wiem, że powinno, ale ze względu na fakt, że tu jest bardzo dużo wertepów, no to byśmy się troszeczkę męczyli z tym wszystkim. A ja chyba źle pojechałem, słuchajcie, coś tak czuję, że... Słuchajcie, naprawdę? No, najwyraźniej. Dobra, czyli my powinniśmy tutaj przejechać, ok. Jedziemy, jedziemy. Ależ nim targa tutaj. No i widzicie, i teraz jakby te rzeczy co chwila wypadały z tej paki, to byśmy się tutaj wściekali. Non-stop na to auto. Już by się nie opłacało nim za bardzo jeździć. Może kiedyś tak będzie, ale póki nie jest, to korzystam. No dobra. Proponuję podjechać tutaj tyłem. To będzie nam zdecydowanie wygodniej. Dobra, i teraz tak. To na pewno na sprzedaż. Zobaczmy ten telewizor, czy co to jest. Co to jest? Telewizor. I tego się nie da sprzedać. No to dobrze, to jak się nie da sprzedać, to od razu go tutaj ciepniemy. Za dolara. 14 kilo. Ale wiecie co, chwileczkę, wyrzućmy to może i sprawdźmy. A, nie da się, kurczę. A teraz... Hop i hop. Dobra, i zobaczmy te radiomagnetofony, bo... O, widzicie, to się da sprzedać. Wrzuciłbym to do kontenera i już po ptokach, nie? Dobra, to jest telewizor, to tego się nie da. To tutaj to samo. Czekajcie, ale to naprawdę takiego telewizora, żeby się nie dało? No ja rozumiem, że ekran zbity, ale może ktoś by nie zauważył, nie? No dobra, gramofon. Też gramofonu nie damy rady. O, a to ciekawe. O, a zobaczcie, tam telewizor za dolara z tym rozwalonym ekranem, a gramofon za piątkę poszedł, nie? Do śmietnika. No dobra, elegancko jest. Dobra, to jest telewizorek. Tu głośniczki pójdą. Proszę. Nie no, sporo tych rzeczy żeśmy nabrali. O, to powinno pójść, też pójdzie elegancko. Ile my to mamy na koncie? 151 z hakiem. A to też jest magnetofon, tylko tego się akurat sprzedać nie da. Okej. O kurde, ale stanąłem. Tak stanąłem, że teraz nie wejdziemy do chałupy. O. O dobrze. Teraz spróbujmy, wystawmy to wszystko na sprzedaż. Miejmy nadzieję, że się jakoś tam obłowimy. Chcę sprzedać. Patrzcie, ile tego. 10 rzeczy, kurczę. O, i bardzo ładnie. No i dobra, to byśmy mieli. A ja bym, słuchajcie, dostarczył może jeszcze jakąś ławę, żeby posiedzieć sobie tam w tamtym miejscu. No skoro sprzątamy, to czemu nie? I zobaczmy, co tutaj było. Pęk patyków 2 i 2 kłody.
No to akurat... O, $1.60? To szczerze powiedziawszy, trochę mało. Dobra. O, mam jeszcze jeden. Dobra, i dwie kłody. Gdzie mi te kłody wywaliło? A, jest. Nie wiem, o co chodzi. Litość boską, co tu się... No dawaj, no. Dobra, jedna jest i... I ostatnia. Okej, okay, i teraz młotek, tak? Teraz młoteczkiem trzeba to ogarnąć. No dobra, i mamy to. Dobra, tam się sprzedają te rzeczy, ale powiem szczerze, że tak nie niezbyt intratnie. No marnie troszeczkę to wychodzi. Jednak grzyby to grzyby. Dobra, ale wracamy, słuchajcie, na tamto miejsce, gdzie byliśmy. Myślę, że warto gdzieś tam ławeczkę dać. O, mamy warchlaczka na drodze. Warchlaczka może nie będziemy potrącać. Oj, warchlaczku. I ty akurat musisz cisnąć tam, gdzie ja jadę, nie? No, silników samochodu, znaczy dźwięku silnika samochodu dalej brak, no ale zobaczymy. Wiecie co, skoro tutaj jesteśmy, to podejdźmy jeszcze może do uli, zobaczymy jak tam sytuacja wygląda, a tu się miodek zbiera. No dobrze, to jak się zbiera, to niech się zbiera. Nie będziemy przeszkadzać w zbieraniu. Myślałem, że już może będzie jakiś słoiczek do zebrania, no ale jeszcze nie. Teraz pytanie brzmi, gdzie by tutaj postawić tę ławeczkę? Zaraz sobie wybierzemy miejscówę. Nie wiem, wiecie co, jak dla mnie... Jak dla mnie to może i tu stać. Czemu nie? Dobra. Zobaczymy, co tam dalej mamy, nie? Bo tutaj dla przykładu no, mamy takie lampy. Lampy to wiem, że też możemy sprzedać. Przynajmniej można było. No teraz to już... Będziemy na to patrzeć. Spróbujmy wziąć rzeczy, które faktycznie są na sprzedaż. A to jest konsola, czy coś takiego, to... Do wora to zgarniemy, natomiast głośniczek idzie już na pakę. Jakieś kartridże, nie kartridże. Prawdopodobnie nie wszystko da się. Ten gramofon, no to my już wiemy, że się nie da. Ale to może, nie wiem, to może później. Coś, co na pewno sprzedamy, no to już wiemy, że to można. Te lampy jeszcze pozabieram, bo to prawdopodobnie też się da. Dobra, coś tam się nie chciało władować, ale to przekonałem lampę, żeby jednak tam wskoczyła. Okej. Okay. No i sobie tutaj jeszcze było ciekawego. Czy to był ten radiomagnetofon? Nie, to jest coś innego, słuchajcie. To jakby taki wzmacniacz trochę, nie? No tego nie miałem teraz, no to zobaczymy. I tutaj to... Też taki ciekawy sprzęt. To sprawdzimy, czy możemy. To do wora.
taką drobnicę to tutaj wsadzimy, bo to się może nie sprzedać. Tutaj mamy ten gramofon, to już wiemy, że do wyrzucenia pójdzie. To skoro mamy miejsce, to i tak możemy tutaj ładować. Te telewizory tak samo. To po co ma to tutaj leżeć, nie? No i ta miejscowa będzie czysta. No już z tego co widzę, to już taka drobnica nam została na tyle, że możemy to wszystko tutaj załadować na pakę. I nie musi tu leżeć. To za chwilę byśmy tego wora czerwonego też tutaj wrzucili. I będzie czysto. Później jeszcze takie właśnie te inne, innej kategorii śmieci, te żółte, tam zielone. Żółte to z tego co pamiętam plastik i metal chyba, tak? Dobra, tu jeszcze mamy czerwonego śmietka. Jeszcze patrzę, gdzie jakiś czerwony by był. Dlatego, że mam miejsce w worku. Ale no nie widzę. Więc prawdopodobnie to już będzie tyle. Więc tego wora wrzucimy tutaj też na pakę. A my teraz ciśniemy żółte. Tutaj tych muchomorków się nie da zebrać. A szkoda, naprawdę. Bo to też jest grzyb. No nieważne, że trujący, ale też jest grzyb i może by tam w tym naszym atlasie grzybów pojawił się nowy gatunek, nie? Więc troszeczkę szkoda, że nie można. Ja tutaj cały czas na tym podglądzie kół ogarniam ten temat i ja wiem, że mi ciśnie kasę. Ale przynajmniej wyzbieramy wszystko, nie? No dobra, tutaj o. Tutaj jeszcze przy ławeczce. To z żółciaków to chyba wszystko będzie. Dobra, to ja proponuję, żeby to tutaj też powrzucać do tego wora, później sobie najwyżej to posegreguję. Natomiast nie będzie pierdyliona worków, nie? Dobra, słuchajcie, chyba wysprzątaliśmy to miejsce. Przynajmniej ja tutaj już nie widzę nic, co by wskazywało, że są jakieś śmietki. No to wydaje mi się, że możemy już wracać, nie? Tylko nie po ławce. No, promień skrętu tira skubany, no. Dobra, jadymy. O, tu sarenka, trzeba uważać. Sarenka w ogóle się nie boi. Dobra, miodzie jeszcze się zbiera, widzę. Ale to już bliżej jak dalej. Dobra, no i teraz my przyjedziemy, słuchajcie, to w pierwszej kolejności zajmiemy się segregacją tego, co mamy w tym naszym worku podręcznie. Bo czerwony już jest posegregowany, wystarczy go wrzucić i tyle. O kurde. A się ładnie powywalało. Dobra, wywalamy z wora. O, jeszcze coś tutaj było. Okej, teraz mamy żółciaczka, tak? No tak. Dobra, to idzie do żółtego. 15,80. Tutaj mamy niebieskie. Niebieskie do niebieskiego.
Tu zielony to możemy ciepnąć z ręki. I ten to tutaj mieszany, tak? No i dobra. I teraz tak, zobaczmy co tutaj... Aha, bo jeszcze czerwony jest. To czerwonego też mogę tutaj wywalić. Dobra, i lampy. Lampy to miały pójść na sprzedaż, nie? Źle stanąłem tym samochodem, bo trzeba było podjechać tak jak poprzednio i byłoby elegancko, no ale... Dobra, ptaki mi już zjadły wszystko, co tam miały zjeść. Ten telewizor wiemy, że się nie da go sprzedać. Lampę jak najbardziej tak, ale to jest inna lampa chyba. Czyli inny ma ten, inną manuszkę. Dobra, gramofonu nie dało się sprzedać. Tego telewizorka też nie. Tutaj też telewizorek. O, to możemy sobie sprawdzić. Czyli ten na sprzedaż pójdzie. Tu jeszcze telewizorek. To tutaj. No trochę tych rzeczy będzie, tylko że to jest taka drobnica, słuchajcie, i to za małe pieniądze naprawdę się sprzedaje, to już lepiej... Finansowo lepiej wychodzi się na zbieraniu grzybów, natomiast, no wiadomo, las posprzątać trzeba, nie? Ciekawy jestem tego, czy to się da sprzedać, czy... A nie, tego się nie da. A, bo to gramofon jest, no tak. Nie poznałem od tyłu. No, ale ta lampa, to też taka inna lampa trochę, zobaczmy. Też się da. Dobra. Teraz te rzeczy tutaj to już powrzucamy, za chwilę wystawimy na aukcję. No i idziemy do komputerka. Posprzedawać to, co się da. No, sporo tego znowu. O, i elegancko. Każdy kontener... No, to wiemy. Dobra, mamy 239, prawie 240 dolarów na koncie. Szału nie ma, no ale cóż. Trzeba sobie jakoś radzić. A ja żegnam się z Państwem. Dzięki za obejrzenie tego ostatniego odcinka w serii. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.